Witam Państwa bardzo serdecznie. Poprosiłem Państwa na spotkanie, dlatego że chciałbym kilka słów powiedzieć na temat tego, co działo się w polskim Senacie w ubiegłym tygodniu. Kiedy spotykam dzisiaj mieszkańców Kwidzyna, pytają, mają pytanie takie, jak w ogóle wyglądają te obrady i dlaczego obradujemy nocą, to dwa słowa chciałem powiedzieć. To obradowanie nocą wynika z tego, że jeżeli otrzymujemy projekt ustawy na przykład o godzinie 13, projekt ustawy, który albo nie zawiera żadnej opinii, albo zawiera same negatywne opinie i projekt jest prawie że niekonsultowany, to wówczas normalną rzeczą jest, że senatorowie, chcąc zapoznać się z projektem tej ustawy, a nie mając na to normalnie czasu, bo normalnie powinno przebiegać w ten sposób, projekt ustawy, konsultacje, opinie różnego rodzaju gremiów, których ta ustawa dotyczy, trafia do parlamentu, uruchamia się procedurę. W związku z tym, jeżeli nie ma tego czasu, a wszystko chce się załatwić w ciągu jednego dnia, no to niestety obrady przeciągają się do późnych godzin porannych. Ostatnio obradowaliśmy do godziny 4 rano, o godzinie 10 z powrotem posiedzenie. I to nie jest jakby rzecz zła, możemy pracować i 24 godziny na dobę, tylko że projekty ustaw, tak jak powiedziałem, przychodzące do polskiego parlamentu, nie zawierające żadnej opinii na przykład prawnej i uruchamiana procedura uchwalenia, to tak jak ostatnio powiedział pan marszałek Borusewicz, nawet w rosyjskim parlamencie nie stosuje się takich praktyk. A ostatnie, bardzo ważne dla każdego z obywateli, uchwalane ustawy o prokuraturze i ustawy o policji i innych pokrewnych ustawach o służbach mają fundamentalne, kapitalne znaczenie dla każdego z nas, jeśli chodzi o wolności obywatelskie. I dlatego też senatorowie Platformy Obywatelskiej, chcąc dociec prawdy, wprowadzając poprawki, trwa to tak długo, bo te wszystkie dyskusje powinny być omawiane na komisjach. Komisje są z reguły krótkie, a mianowicie wnioski jakiekolwiek, czy próba wniesienia poprawek, praktycznie rzecz biorąc, nie spotyka się z żadną dyskusją lub niewielką dyskusją, dlatego też wówczas cała dyskusja, pytania, wątpliwości przenoszą się na salę obrad i dlatego tak wyglądają dzisiaj uchwalanie ustaw, czyli ustaw bez opinii albo z opiniami negatywnymi. Chcę powiedzieć, że ustawa na przykład o policji, która ma, tak jak powiedziałem, fundamentalne znaczenie dla wolności każdego z nas, miała wszystkie negatywne opinie, ani jednej pozytywnej opinii. Jedyna pozytywna opinia to opinia parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wówczas ta dyskusja musi być dyskusją, w której chcemy jako posłowie czy senatorowie opozycji dowiedzieć się o intencjach i wskazać na zagrożenia tych ustawach. One nie zawsze te nasze uwagi znajdują odzwierciedlenie w decyzjach, ale myślę, że gdzieś tam w świadomości parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pozostają te wątpliwości. Mam nadzieję, że kiedyś do nich powrócą. Teraz dwa słowa na temat bardzo ważnych, właściwie trzech ustaw, ale jakby w dwóch grupach. Ustawy o policji i ustawy o prokuraturze. Chcę powiedzieć, że to są ustawy fundamentalne, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia naszych wolności obywatelskich. Ustawa o policji, tak zwana ustawa o policji, dotycząca wszystkich służb, dotyczy bardzo ważnego tematu, a mianowicie dotyczy tematu związanego z działaniami operacyjnymi w stosunku do obywateli. Chcę powiedzieć, że w przeciągu lat 2010-2015, tak jak było sprawozdanie Komendanta Głównego Policji, polskie służby, mówimy teraz o działaniach operacyjnych, bo trzeba tu rozróżnić. Działania operacyjne to są te, kiedy służba występuje do sądu, uzyskuje zgodę i podsłuchuje na przykład obywatela. To takich czynności w latach 2010-2015 mieliśmy między 4,5 a 5,5 tysiąca. I chcę powiedzieć, że na 100 tysięcy mieszkańców w 2010 roku było to 24 tego rodzaju zdarzenia w Polsce. Powiem tylko, że w Czechach było 49, w Słowacji 48, w Niemczech 54, w Wielkiej Brytanii 13. Czyli pokazuje, że polskie służby na średnim poziomie europejskim wykorzystują działania operacyjne, jeśli chodzi o podsłuchy. Ale jeżeli chodzi o korzystanie z informacji, czyli na przykład służby specjalne czy policja występuje do operatora,
o udostępnienie rozmów, udostępnienie tego, co tam w internecie, o czym rozmawiamy, no to tutaj już jesteśmy w czołówce europejskiej, prawie 2 miliony takich wystąpień i to jest wielki minus całego systemu związanego ze służbami, które to służby zostały ocenione przez Trybunał Konstytucyjny, że należy doprecyzować wszystkie elementy związane z postępowaniami, jeśli służba występuje do operatora w internecie czy operatora połączeń telekomunikacyjnych, jak to robić, jak zbierać, jak długo przechowywać. I projekt tej ustawy wniesiony w poprzedniej kadencji nie został uchwalony. Teraz Prawo i Sprawiedliwość wniosło ten projekt ustawy, który został uchwalony, ustawy o policji. Proszę Państwa, my jako senatorowie Platformy Obywatelskiej jesteśmy za tym, aby służby miały szerokie uprawnienia w zakresie korzystania z elementów służących poprawieniu bezpieczeństwa. Łącznie z podsłuchami, zakładaniem podsłuchów, śledzeniem korespondencji itd., itd. Tylko to, co wskazał Trybunał i to jest ta różnica między tym, co dzisiaj zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, a tym, co było przedłożone przez Platformę Obywatelską w poprzedniej kadencji. Nie może być tak, że głównym elementem dotyczącym postępowań służb jest wykorzystywanie rozmów, podsłuchów i inwigilacji. Prawie 2 miliony. To jest coś, co było charakterystyczne dla okresu, kiedy Platforma była u władzy i my to bardzo krytykujemy i uważamy, że to jest element, który należy zmieniać i stąd też była poprzedni projekt ustawy i ten projekt jest jeszcze gorszy od projektu, który przedstawiła Platforma. Dlatego, że działania tego rodzaju powinny mieć charakter kontroli wstępnej, czyli zanim ktoś zwróci się o udostępnienie rozmów, udostępnienie źródła, udostępnienie miejsca w internecie, powinien przeprowadzić wszystkie inne czynności, a dopiero kiedy one nie dają rezultatów, przystąpić do tych działań operacyjnych związanych ze śledzeniem rozmów i internetu. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj jest tak, mówię już o nowym projekcie ustawy, że praktycznie rzecz biorąc, służby na przemian mogą śledzić każdego co roku, niekoniecznie niszcząc te zebrane materiały, ale co jest jeszcze ważne, jeżeli dana służba wystąpiła i monitoruje czy inwigiluje, jak to chce, tak możemy nazwać, że monitoruje obywatela Kowalskiego i po pół roku czy po roku uznaje, że jest wszystko ok, to myśmy również złożyli poprawkę, żeby Kowalski dowiedział się o tym, że był taki proces w stosunku do niego. To powoduje, że Kowalski będzie mógł wystąpić do sądu, czy był prawidłowo cały proces przeprowadzony i tak dalej, i tak dalej. Nie, dzisiaj ktoś, kto będzie, i nie chodzi o to, żeby informować Kowalskiego w trakcie śledzenia jego działalności, ale po fakcie, kiedy służba zakończyły, żeby poinformowały, tak, myśmy ciebie obserwowali. To ma bardzo kapitalne znaczenie. Ponadto w ustawie jest tak, tej policyjnej, że sąd będzie miał kontrolę nie uprzednią, czyli przed faktem, tylko po. I wtedy, kiedy do sądu trafi 2 miliony różnego rodzaju wniosków, no to przecież nie ma technicznych możliwości, żeby całe te 2 miliony sąd skontrolował. Czyli mamy sytuację, obywatel nie wie, 2 miliony trafia do sądu do zaopiniowania, a służby i tak robią z tym, co chcą. To jest bardzo niebezpieczne w stosunku do obywatela. My zakładaliśmy, że tego rodzaju praktyki, chcieliśmy wycofania wszystkiego, co jest związane z internetem. Czyli, że służby mogą śledzić, nie tylko mogą, muszą śledzić internet, ale niekoniecznie muszą inwigilować obywatela. Przecież jeżeli następuje rzecz groźna w internecie, to już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby służby podjęły również działania operacyjne. Dlatego z takiego z punktu widzenia ludzkiego to jest bardzo niebezpieczna ustawa, która daje bardzo ważną rzecz. Daje olbrzymią przewagę władzy i służbom
nad każdym z obywateli. Obywatel nie ma tutaj praktycznie żadnej możliwości obrony ani w trakcie postępowania, ani po jej zakończeniu, bo on nawet nie będzie wiedział, że był inwigilowany, rozpracowywany czy posłuchiwany. Dlatego to jest bardzo istotna rzecz, o którą się dopominaliśmy. I jeszcze raz zaznaczę, myśmy składali deklarację jako senatorowie Platformy, że jesteśmy za tą ustawą, tylko 5 poprawek, żeby wnieść, które ograniczą możliwości służby wobec obywatela. Tych, o których powiedziałem. I to jest jedna ustawa. Druga ustawa to jest ustawa, nazwijmy to, o prokuraturze. I chcę Państwu powiedzieć, że został zbudowany pewien taki model państwa. Model państwa, w którym począwszy od praktycznie sparaliżowania prac Trybunału, rozbiciu służby cywilnej, opanowaniu mediów, czyli to, co powiedziałem podczas debaty, dzisiaj media rządowe to niczym Russia Today w Moskwie. I do tego cały system związany ze służbami specjalnymi i policją. I do tego wszechwładza dzisiaj, która zostaje dana prokuraturze. Ustawa o prokuraturze powoduje to, że dzisiaj prokurator generalny i jednocześnie minister sprawiedliwości, chcę powiedzieć, że tego rodzaju połączenie, ono nie jest nigdzie w Europie, ale to nie jest problem, bo przecież może być również tak, że minister jest również prokuratorem. To jakby, to nie jest najważniejsza jakby wątpliwość. Istotą jest, jakie kompetencje i uprawnienia ma, czy będzie miał za chwilę, jak pan prezydent podpisze, prokurator generalny, a jeśli dodamy do tego, że prokuratorem generalnym na 99% będzie pan minister Ziobro, i z całym aparatem służb specjalnych z lat 2005-2007, no to po prostu myślę, że powinniśmy się jako obywatele lekko bać, oburzać i protestować. Co niesie ta ustawa o prokuraturze? Takich kilka życiowych rzeczy. Po pierwsze, prokurator dzisiaj generalny będzie mógł wzywać na dywanik i dawać dyspozycję prokuratorowi każdego szczebla. Czyli on będzie mógł nadawać mu pewne sugestie, jak ma być prowadzone postępowanie. Po drugie, prokurator generalny będzie mógł udostępniać dane prowadzących śledztw osobom trzecim. Nie jest skazane komu. Czyli mówiąc krótko, pan minister Ziobro znowu może wziąć dokumenty, pojechać do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i skonsultować z nim, czy śledztwo jest prowadzone. I to dzisiaj jest usankcjonowane w prawie. Chcę powiedzieć, że wszystkie zarzuty, które pan minister Ziobro miał za lata 2005-2007, zostały usankcjonowane w tym projekcie ustawy. Ponadto prokurator może się nie zgodzić i odmówić wykonania tam polecenia czy sugestii prokuratora. I tenże prokurator może to zrobić, ale musi się odwołać do sądu arbitrażowego, który powołany jest przez ministra sprawiedliwości, czyli prokuratora generalnego, czyli można powiedzieć, że prokurator generalny rozpatruje skargę. I jeżeli dany prokurator będzie nieposłuszny, to prokurator generalny może przenieść takiego prokuratora w dowolne miejsce w Polsce. Są to rzeczy, które powodują, że prokurator generalny uzyskuje niesamowitą władzę w stosunku do prokuratorów wszystkich szczebli. Wpływać na tryb postępowania. I jeszcze co jest jeszcze zagrożeniem? Że na każdym etapie prokurator może ujawniać wszystkie dane dotyczące prowadzonego śledztwa, te, które uzna za stosowne. Czyli proszę zauważyć, nie ma procedury. Jeśli ujawniamy, to wszystko, a jeśli nie ujawniamy, to jaką część, czyli system informowania. Czyli podejrzewam, że powrócą konferencje o 7, 8 rano z zatrzymania Kowalskiego czy Iksińskiego. Po 8 latach okaże się, że żadna z tych osób nie zostanie ani skazana, ani niewinna. I co jest jeszcze w tym całym systemie bardzo niebezpieczne, że jeżeli prokurator zrobił ileś tam błędów i żadna z osób, wobec której wystąpiono do sądu, nie zostanie ani skazana, ani ukarana, ani żadne inne zarzuty się nie potwierdzą, to prokurator dany nie może być ukarany, jeśli jest go przełożony,
Patrz, pan minister Ziobro uzna, że prokurator działa, i tu jest fantastyczne pojęcie w polskim prawie, działał w interesie społecznym. Nie publicznym, bo na temat publicznego są już orzeczenia, w interesie społecznym. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj takie powiedzenie dajcie mi człowieka, znajdziemy na niego paragraf, staje się bardzo, bardzo możliwe do realizacji. Ja żywię nadzieję, że tak nie będzie, ale to są tylko nadzieje. I teraz prowadząc dyskusję, często w internecie wiele osób dyskutując ze mną pisze, ale my uważamy, że porządnym obywatelom nic nie grozi. No bo jeżeli ktoś jest porządny, to ani służby, ani policja, ani prokurator nie będą wszczynać żadnego postępowania. I tutaj pięknie na tą sentencję odpowiedział pan marszałek Borusewicz, wieloletni człowiek, który miał wiele do czynienia ze służbami specjalnymi, powiedział tak. W czasach PRL-u, a szczególnie w latach 70., prokuratorzy i esbecja mówiła tak. Jak jesteś porządny, nic ci nie grozi. No tylko był jeden warunek, że ta porządność, to musiałeś mówić to, co mówiła władza. I to jest bardzo niebezpieczne. To niesie duże niebezpieczeństwo dla naszych wolności, a szczególnie tych, którzy mają odmienne zdanie na temat tego, co się w danej dziedzinie dzieje, no to już mogą być narażeni na postępowania zarówno inwigilacji, postępowań prokuratorskich, skazania już przez prokuratora na konferencji prasowej, uniewinnienia przez polski sąd, a i tak nikt nie poniesie za to odpowiedzialności. I to wszystko, to co robił pan minister Ziobro w latach 2005-2007, zostało usankcjonowane, szanowni państwo, w tych ustawach. I to jest wielkie potencjalne niebezpieczeństwo. I na koniec chciałem powiedzieć tak, bo częste zarzuty były w dyskusji, że my bronimy dzisiaj źle funkcjonującej prokuratury. Chcę powiedzieć moje zdanie i to jest zdanie większości parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Prokuratura w Polsce nie działa zbyt dobrze, mówiąc delikatnie, i my jako Platforma Obywatelska bierzemy również za to polityczną odpowiedzialność. Nie byliśmy zbyt zdeterminowani do działań dotyczących poprawiania efektywności prokuratury. I to jest nasz błąd, to jest ocena wyborców i trzeba jasno powiedzieć, tak, nie stworzyliśmy instrumentów, które determinowałyby do lepszych działań prokuratury. Ale nie może być tak, że jeżeli chce się poprawić to, co poprzednicy robili źle, robić system państwa totalitarnego. I to jest to, co krytykujemy. My nie krytykujemy, że Prawo i Sprawiedliwość chce poprawić funkcjonowanie, a bardzo dobrze, że chce poprawić funkcjonowanie polskiej prokuratury, jej efektywności itd., itd. Ale to nie powód, żeby powodować to, że dzisiaj praktycznie polski obywatel przed służbami specjalnymi, przed prokuraturą staje się praktycznie bezbronny. Jeśli do tego dołożymy inwigilację internetu, to jest, jak powiedziałem podczas mojego wystąpienia, to już są elementy państwa policyjnego. Ja nie twierdzę, że w Polsce mamy już państwo policyjne, niemniej instrumenty państwa policyjnego istnieją. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię powołania czy istnienia prokuratora i ministra sprawiedliwości w jednej osobie, to po pierwsze nie ma w żadnym kraju, są podległości, że prokurator generalny podlega ministrowi sprawiedliwości, ale nigdzie w krajach żadnych nie ma, że to jest ta sama osoba, po pierwsze. I po drugie, nie ma takiego kraju, nawet w Rosji prokuratora generalnego powołuje Rada Federacji na wniosek prezydenta. Nigdzie nie ma takiego systemu polityczno-partyjnego, jak został stworzony w Polsce, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej prokuratury. To ja miałbym tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja miałem pytanie odnośnie prokuratury, w sprawie prokuratury, tak? Dobrze mnie będzie słychać? Tak, słychać. W nowym rozwiązaniu struktury prokuratorskiej i funkcjonowania tam są zapisane jakieś sześć takich punktów generalnie. Złączenie funkcji, zarzutów, tak. Mówisz... Nie, chodzi o te podstawowe filary. Mm-hmm. Łączenie funkcji prokuratora i ministra, zniesienie kadencyjności na szczeblach kierowniczych i te wszystkie, to jest chyba w sumie tylko sześć. Który z tych punktów najbardziej jest krytykowany przez prokuratora?
Panie redaktorze, drogi Andrzeju, szanowni państwo, powiem tak, to nie jest tak, jeszcze raz chcę zaznaczyć, że któryś z punktów jest mniej lub bardziej ważny. Ja osobiście mógłbym powiedzieć tak, nawet się zgodzić na to, że prokurator jest w jednej osobie prokuratorem i ministrem sprawiedliwości. Tylko chodzi o następne punkty, że prokurator jako prokurator musi podlegać szczególnej kontroli politycznej i szczególnej kontroli społecznej. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli to, o czym tu pan redaktor powiedział, że znosi się jakiekolwiek wysokie wymagania, bo wystarczy mieć studia magisterskie i już można być prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, to też nie jest dobrze. Przecież w 38-milionowym kraju to nie jest tak, że nie ma ludzi, którzy mają wysokie kwalifikacje, wysokie wykształcenie i duże doświadczenie, żeby być. Więc na tą negatywną opinię składa się do każdego punktu, panie redaktorze, każda uwaga. Każda z tych propozycji niesie znamiona rzeczy niebezpiecznych. Czyli to, że się dzisiaj będzie mogło reagować i wtrącać, mówiąc po polsku i po ludzku, w każdą sprawę prokuratorską każdego szczebla przez prokuratora generalnego, no trudno zaakceptować. Trudno zaakceptować to, że prokurator w imię tak zwanego dobra społecznego będzie mógł oskarżyć, można powiedzieć, każdego, a jeśli się okaże, że się pomylił, nie będzie ponosił za to żadnej odpowiedzialności. Okej, rozumiem to. Ale mam pytanie tak. Jeżeli w tej chwili jest po procedowaniu, wymaga to podpisu jeszcze... To tylko podpisania przez pana prezydenta. Jeszcze nie weszła w życie, prawdopodobnie około 4 marca ma wyjść. Tak. Platforma Obywatelska jako ciało pozycyjne w parlamencie krytykuje w takim stopniu. Dokument, który jeszcze nie zaistniał generalnie, ale są przesłanki z waszego punktu widzenia, że coś może być na rzeczy i może być to szkodliwe dla społeczeństwa. Ale ja bym chciał wrócić do czasów stecznego. Otóż łączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra było w praktyce polskiej stosowane właściwie jako zasada. W 2010 roku, zdaje się 30 marca, te funkcje zostały rozdzielone i od tego nastąpił tak zwany eksperyment, bo nazywano to eksperymentem. To był eksperyment na skalę europejską, ponieważ nie. W wielu krajach też tak jest. Ale nie było takiego rozdziału tych funkcji, jak zaproponowano wtedy. I skutki tych zmian, tamtej reformy miał ocenić ówczesny minister w rządzie Donalda Tuska, Jarosław Gowin. Jarosław Gowin jakoś, no w tym czasie tam jakoś to procedowanie trwało dłużej, tempo było takie bardziej ślimacze niż teraz. No i Gowin nie zdążył tego zrobić, bo w 13 roku we wrześniu bodajże już odszedł z Platformy i zaczął to oceniać już z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, no co się też przełożyło na skutki wyborcze. I teraz zestawiając te dwa momenty oceny, bo tam była ocena, właśnie, do której nie doszło, poza ocena potem przez społeczeństwo, i stoimy teraz przed nową propozycją. I tutaj obawy można podzielać, ale czy to, ten dokument jest naprawdę takim jak to się mówi, aktem, który łamie wszelkie zasady demokracji? To powiem tak, króciutko na temat tych jakby wydarzeń historycznych, o których tutaj mówi pan redaktor. Połączenie prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości nie ma w żadnym kraju. Jest tak w wielu krajach, w tym, między innymi w Niemczech, we Francji, że prokurator generalny podlega ministrowi sprawiedliwości. To jest po pierwsze. Po drugie, Platforma Obywatelska zaproponowała i zostało to uchwalone rozdzielenie, ale miał być drugi etap dotyczący stworzenia mechanizmów, które by, mówiąc krótko, obligowały prokuratorów do jeszcze lepszego działania niż dzisiaj. Nie zostało to zrobione i 2 lata czasu zostało zmarnowane w wyniku działalności pana wtedy ministra Gowina, który miał odmienne zdanie w tym zakresie i dlatego można powiedzieć również ten okres został zmarnowany. Czyli dokonano pierwszego etapu, nie dokonano drugiego i za to Platforma Obywatelska musi wziąć odpowiedzialność i ją bierze. Natomiast posłużę się taką przenośnią, panie redaktorze. Czyli jeżeli jest ulica, w którą
jednokierunkowa, w którą często ludzie wjeżdżają pod prąd, to co się robi? Zamyka się tą ulicę? Albo ustawia się jeszcze większą ilość policji i daje uprawnienia policjantom? Nie. Jeżeli ludzie zaczynają częściej jeździć w zupełnie innym kierunku, to należy się zastanowić, czy układ ruchu jest prawidłowy. I my nie mówimy, że nie należy uszczelnić ustaw dotyczących prokuratury, że nie należy poprawiać funkcjonowania polskiej prokuratury, że nie należy poprawiać efektywności polskiej prokuratury. I tak jak powiedziałem, mamy tutaj jako Platforma Obywatelska wiele sobie do zarzucenia w tym zakresie, ale to nie daje żadnego upoważnienia, żeby wprowadzać uprawnienia prokuratora większe niż w Rosji. To nie jest upoważnienie do tego, aby stosować takie prawo, które pozwala władzy, obojętnie czy to jest władza pana Jarosława Kaczyńskiego, czy władza pana ministra Ziobry, komukolwiek dawać władzy, która pozwoli osobom niewygodnym eliminować, czy próbować eliminować z życia. I ten stworzony system i te elementy, które wspomniałem, dają takie uprawnienia. Więc jakby nawet nie problem jest w tym, że minister, jeszcze raz to powtórzę, panie redaktorze Andrzeju, nie problem jest w tym, że prokurator jest połączony z ministrem. Jest to pewien problem, ale może nawet nie aż tak. Ale jeżeli nie obkłada się tego zabezpieczeniem obywatela przed tego rodzaju działalnością, którą robił pan minister Ziobro w latach 2005-2007, bo chcę powiedzieć, że zapewne oprócz walki z korupcją i z przestępcami, to różnego rodzaju działań to były działania PR-owe, działania, których sąd unieważnił, jakby uniewinnił wszystkie osoby. I proszę zauważyć, mieliśmy już w Sejmie obecnej kadencji pan wiceminister sprawiedliwości występuje i oskarża publicznie posła opozycji, że prowadzi burdel. Później przeprasza. I tak będzie wyglądała dzisiaj rola prokuratorów, jeżeli poddadzą się presji pana ministra Ziobry i czołówki politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Czyli konferencje prasowe, oskarżenie człowieka. Przecież mamy tutaj na wybrzeżu bardzo dobry przykład. Pan prezydent Jacek Karnowski. 8 lat walczy o swoją niewinność. Już blisko jest tego. I jeżeli tak będzie wyglądało, że prokurator, obojętnie jakiego szczebla, będzie wstawał, przychodził na konferencję, tak jak ja dzisiaj, i powiem, pan Iksiński to już więcej nikogo nie skrzywdzi, czyli wyda wyrok i nie poniesie za to żadnych konsekwencji, bo w istniejącym prawie do tej pory prokurator za tego rodzaju działania ponosił konsekwencje. Przez to minister Ziobro miał być postawiony przez Trybunał Stanu. A ta ustawa sankcjonuje, czyli wszystkie te działania, które minister Ziobro robił w latach 2005-2007, będzie mógł dzisiaj robić w majestacie prawa. I chcę zapewnić państwa to, co było w czasie nocnej dyskusji. Nie ma drugiego takiego europejskiego państwa, łącznie z Rosją, która by dawała takie możliwości działań operacyjno-prokuratorskich w państwie. I to jest główny zarzut. To, co dotyczy połączenia funkcji, jeszcze raz zaznaczam. To jest pewna sugestia, to jest element dyskusji, że lepiej by było. Ale jak spojrzymy na całe uprawnienia, to jest olbrzymie zagrożenie. Robert Duchowski, TVP Regionalna 24.pl. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości też zarzucają głównie Platformie Obywatelskiej, że nie otrzymali od was 100 dni spokoju, że tutaj od razu dochodziło do konfliktów. I chciałbym zapytać z tego miejsca, jak pan ocenia ten cały właśnie proces legislacji. Mówił pan o ciągłości uchwał, to są i ustaw, które w poszczególnych dziedzinach naszego życia łączą się w pewną całość. Jak pan to wszystko ocenia i dlaczego tych 100 dni właśnie nie było? Rozpocznę od tej konstrukcji państwa. Szanowni państwo, jak powiedział jeden z redaktorów podczas niedzielnej dyskusji w telewizji, wydawało mi się, że mam wyobraźnię, ale to, co zobaczyłem, to, co zaczyna się dziać w państwie polskim, okazuje się, że nie mam żadnej wyobraźni. Bo proszę zauważyć, to, o co pan redaktor pyta i właściwie mówi.
od Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja służby cywilnej, media rządowe i do tego cały system policyjno-prokuratorski idzie w kierunku totalnego wzmocnienia władzy. I dobrze, że władza będzie miała silne kompetencje. Tylko do silnych kompetencji muszą być olbrzymie i silne instrumenty kontroli politycznej i społecznej. Bo każda władza się zaczyna się, że tak powiem, mówiąc po polsku, robić błędy. Celowo czy niecelowo. I cały system demokratyczny jest wtedy dobry, kiedy istnieje równowaga uprawnień władzy i tej kontroli. I tu zostało to kompletnie zachwiane.